A piłka nożna nie jest dobra dla reklama, polska reklama to jest naprawdę niedobry. Kurde, dla nas kibice są mega ważne. Ale takie rzeczy nie może być. Kurde, dzisiaj mamy wynik i przegramy mecz 10-0. Jesteśmy na dole, na tabela. Taka ciężka sytuacja. Taki ważny mecz dla nas, to nie może być. Kurde, nie wiem, nie rozumiem. Powiedz, Gerard, podszedłeś tam do kibiców, co? No tak, byłem tam, ale kurczę, oni nic nie słyszą. No, gadałem, zaprosiłem, no, powiedziałem tak samo, jak teraz powiedziałem dla was, no. Proszę, musimy grać 10 minut, nie pół godziny, 10 minut. 10 minut, 1-0 dla nas. A punty dla Sędziagosza. To pierwszy raz taki twój? Pierwszy raz i mam nadzieję ostatnia. Ja naprawdę lubię grać piłka nożna. Lubię grać, kiedy stadion jest pełny kibicu. I lubię grać, kiedy kurde jest rywalizacja. Ja naprawdę, jest dobra rywalizacja. Kurde, ale taki mecz. Kurde, emocja. Ja to lubię. To jest prawda, ja to lubię. Ale kurde, jest taka linia, która nie możesz... Przekroczona. No. Dzisiaj, no. I najgorsze jest, kurde, dla nas. Nie wiem, dwa mecze temu graliśmy słabo, a kibice krzyczają dla nas, no, Piasta grać, no, i kurde, dla nas to jest niedobre, no, i kurde, byliśmy złe. Ale dzisiaj grać dobrze, walczysz, masz wynik, a kibice ci dają punkty do rywala. Bardzo ważne punkty były. No, mega ważne. Mega ważne. My nie wiem, oni są mega zadowoleni teraz. Nie wiem, po co oni nie śpiewam Szania. A chłopaki naprawdę są... Załamani? Kurde, są wszystkie głowy na dole. Ale to jest normalne, kurde. Ale jak właśnie myślisz, no nic innego nie można było zrobić. Jak mecz został przerwany, no już nie można no tak, było kontynuować. No tak, nic nie możemy robić. Co mogę? Nic, jako zawodnik nic nie mogłem robić. Ale naprawdę... Dla naszych kibiców to już musi być pierwszy i ostatni raz. Naprawdę jesteśmy na takiej sytuacji. My będziemy pracować, walczyć dalej. Ale kurde, musimy pomagać, nie tak jak dzisiaj. To może też w jakiś sposób negatywnie bardzo wpłynąć też na was, no, bo niełatwo się po takim meczu będzie pozbierać, prawda? Dobra, my jesteśmy profesjonalni i dobra, i następny mecz. Będziemy walczyć jak ten i na pewno ta sytuacja będziemy zmieniać tę sytuację, no i ja wiedzę, że nasze chłopaki, nasza drużyna i na pewno będzie to dobrze.